Witajcie kochani w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj chcę Wam pokazać, podzielić się, jak udekoruję wianuszek. Ten, który Wam pokazywałam w którymś z filmików zakupowych. Miałam na to dwa pomysły, które zrealizowałam, zaraz Wam powiem. Pierwszy to był taki, że co roku ja wieszam zawsze na drzwi wejściowe, to takie główne od domu, wianuszek. Zawsze jest to taki mały wianuszek, już gotowy albo sama robię. I tak jak wspomniałam Wam właśnie przy kupnie tego wianuszka w tamtym filmiku, teraz to powtórzę po prostu. Tamte się u mnie nie sprawdzały, co prawda, no sprawdzały się w sensie takim, że święta i wyglądało to dość ładnie, z tym, że jak wiał mocniejszy wiatr, telepało tymi wiankami, waliły w te drzwi, nie wiadomo było, czy ktoś puka, czy po prostu tylko wiatr. Stwierdziłam, że zakupię ten. Ten jest taki trochę masywniejszy, cięższy. Jeszcze jak miałam go udekorować, więc byłby w ogóle masywniejszy. Więc myślę, że wiatr nie rzucał nim by tak. Ale stwierdziłam jednak, że wstrzymam się jeszcze z dekorowaniem tych drzwi. I albo po prostu je udekoruję, zrobię jeszcze jeden wianuszek, albo kupię już cały taki udekorowany. Przepraszam najmocniej. Albo po prostu wcale w tym roku nie udekoruję drzwi, a ten zostawiam przy tej, zostaje przy drugiej opcji i go zostawię. I po prostu zostawiam go na tej paterze, którą widzieliście. Paterę może nie będę unosić, ona jest z metaloplastyki, to jest taka patera na owoce. Wyłożona jest trzciną i położyłam na nią serwetkę, bo stały na niej swego czasu świece i te świece albo pękały, albo się wylewały i wszystkie te rzeczy, które były na paterze, zostały wyrzucone, no nie przydawały się, więc stwierdziłam, że mam tych serwetek dość dużo i nie mam ich ja inaczej wykorzystać w domu, więc one sobie tutaj leżą, jak się niszczą, po prostu je wyrzucam, bo do prania to one się nie nadają. Przygotowałam też taką maleńką serwetunię. Nawet nie jest taka maleńka, bym powiedziała, że tak 30×30. Tu ma taki motyw świąteczny, dzwoneczki i gwiazda betlejemska. Kładę ją na środek. Troszeczkę spuszczając, żeby było widać. O! Teraz tak, przeniosę się może bardziej na środek, żebyście widzieli. To nie będzie nic spektakularnego, trudny wyraz. Po prostu najprostsza rzecz, jaką mogłam wykonać, kładę wianuszek, nie na środek, tylko dopycham go do końca. To jest moja kula pozytywka. Nie puszczę całej, no bo nie jest teraz na to czas. Ja ją dość często puszczam. Tą pozytywkę oczywiście, o, ona wygląda tak, to jest taki śpiący aniołek, to doczepiłam sama, po prostu leżało i się kurzyło i on tak, miałam dwa takie, to one chyba były od pudełka jakiegoś ładnego i tu jest pozytywka, wiadomo, to jest dość ciężka kula, naprawdę, uwierzcie mi, ona waży z pół kilo, może nawet więcej, ale jest piękna. Nie powiem Wam, gdzie ją kupiłam, ponieważ to dostała moja córka na jakiś prezent pod choinką od kogoś z rodziny. Tu jest taka choineczka. To jest choineczka maleńka. Zobaczcie, to jest moja dłoń, to jakieś półtorej mojej dłoni. Ona jest udekorowana na złoto, są szyszki pomalowane, prezencik, tu są jakieś takie kule, tu jest aniołek grający na skrzypcach, jeszcze przybliżę bardziej, o, że eksponuje się tak. Wiecie co, ja ją zakupiłam swego czasu, nie wiem czy Wam opowiadałam wcześniej w jakimś filmiku, pod koniec podstawówki. Pod koniec podstawówki stwierdziłam, że muszę zakupić sobie po prostu
żeby mieć już na przyszłość, ja wiem, to może było i przywcześnie, ale może i nie, bo teraz faktycznie się z tego śmieję, ale zaraz wam jeszcze coś pokażę. O, to jest Dziadek Mróz. Muszę trochę dalej, będzie w całości go widać. To jest Dziadek Mróz, on trzyma lampę. To jest, wiecie, taka glinka, nie wiem, takie... no, ten materiał, z którego przeważnie są figurki jakiekolwiek wykonane. Broda jest z włosia sztucznego, zwykłe, sztuczne. Też lisek wokoło czapki i zobaczcie, co tu jest. Kominek. Nawet z zeszłego roku został, bo się przykleiła świeca, ale ja muszę ją odkleić, bo już knot jest, nie wiem, czy zobaczycie, knot się zapadł i po prostu trzeba wymienić świecę. Także kominek, jak znalazł, Dziadek Mróz będzie świecił. Tutaj mam, moja córka miała ze 2 latka, bo już dobrze chodziła, prawie dobrze mówiła. I byliśmy w Obi. W Obi, wiadomo, jest taki przepych co roku, jest tak pięknie, kolorowo, mogłabym tam zamieszkać. I zobaczcie, to jest takie maleńkie. Konik na biegunach, na dole prezenty. I w środku, i na koniku siedzi sobie miś w kuli. Takie coś. Nie wiem, czy jest cena. O, jest, zobaczcie. Tyle lat, jeszcze jest cena. 14,95. Ja myślę, że w tej chwili co do ceny to się pewnie nic nie zmieniło. Bo ozdoby raczej tak, no ile mogą zdrożyć? Złotówkę, półtora. Ale no po prostu zakupiłyśmy, stwierdziłyśmy, że jest bardzo ładne. Tu jest maleńki aniołek. Też w kuli. Kuli. On nie ma pozytywki. I też tu zawiesiłam właśnie tą drugą gumowatą wstążkę. Postawimy go sobie tutaj. Na razie nic nie widzi, ja wiem, bo ja chcę wam pokazać, co będzie. Tu jest Jezusek w żłóbku. On się zdejmuje. On się chyba nie zdejmował, wiecie, bo tu widzę, że jest klej. Po prostu się odkleił, ale ja już go nie przyklejałam. On ma... no, z około 11 lat, więc już go nie przyklejałam. Żółwek jest na nóżkach. Też jest z tej takiej masy, której się wykonuje różne figurki. Zaraz się nim zajmę, bo tu jeszcze chcę wam pokazać. W tamtym roku sobie córka kupiła taką donicę. Można wsadzić tutaj kwiatek, można wsadzić też maleńką choinkę. Jest teraz ich mnóstwo. Jeszcze nie wiem, co z nią zrobię. Chyba kupię świecę, żeby się paliła, bo ta z Biedronki już się wypaliła dość szybko. Także takie cudo. I postawimy to tutaj. I Jezuska usadowimy na samym końcu. No i oczywiście na razie jedną dostałam, ale jakże dla mnie ważną, od mojej fanki, widzki, słuchaczki. To jest pocztówka. W środku wam nie pokażę, bo są życzenia dla mnie i dla mojej rodziny, ale jest przepiękna. Na razie mam tylko jedną i cały czas tutaj sobie leży. O, ja wam teraz pokażę. Tak się eksponuje całość. O. Tak się eksponuje całość. Proszę bardzo, jeszcze będzie świeczka. No i co? Życzę wam wszystkiego dobrego, kochani. Taki krótki filmik. Może jeszcze za chwilkę wam pokażę. Słabe mam światło, posiłkuję się lampką. A mam jeszcze na drzwiach... poczekajcie, zaraz spróbuję wam pokazać. O, widzicie, na drzwiach mam powieszonego takiego Mikołaja świecącego. To jest sama głowa, ale nie ma dziury. Przepraszam, nie ma dziury. Jest wykonana z plastiku. Ma plastikowe okulary, nawet ma szybki też plastikowe. Tu ma na czapeczce też motyw dekoracyjny i on dzwoni, bo ma na czapeczce dzwoneczek. I to są drzwi do mnie. Zaraz wam pokażę resztę. I będzie ciężko widać, bo to jest taki maleńki przedpokój, który łączy mój pokój z łazienką i z pokojem córki. Ale tutaj są drzwi do łazienki i tu powiesiłam skarpetę. Skarpeta eksponuje się tak. Oczywiście skarpeta w środku pusta, no bo jak, żeby na razie nie może być. I zaraz wam pokażę.
Też jest słabe światło. Tu jest z kolei, tu są z kolei drzwi na klatkę schodową. I tu też jest skarpeta niebiesko-biała. Merry Christmas. Też dzwoni, bo ma tutaj dwa dzwoneczki, jak widzicie. Nie chciałabym zasłaniać światła, bo jest tylko tam taka mała lampka. Skarpeta jest dość spora. Jest na niej Mikołaj, błękitno-biały. I też na razie jest pusta. Tutaj będzie najgorzej widać, tu są drzwi do pokoju mojej córki. Ona sobie też dzisiaj tylko powiesiła skarpetę, ale to jest skarpeta taka o. Jest głowa renifera w czapeczce i pod brodą ma skarpetę. Też można coś w nią schować. Tu ma łapki na skarpetce. Ona jest dość mała, jest dość ciemno tutaj, ale myślę, że zobaczcie, akurat tak pada światło. Także to są moje dekoracje. Pokażę Wam za chwilkę, jak... Może jeszcze w tym filmiku, a może w drugim, jak ubieram choinkę z córką. Ja się z Wami żegnam. Życzę Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego. Miłujcie się i pa, pa!